Dałem. Wygrywamy. Kurde, przebili nas, no. Dawaj, ostatni raz. Dobra, dałem. Na zielono. Jest! Gratuluję, masz challengera team. Ja pierdzielę. Ale aż się trzęsę, jakie to są emocje w ogóle. Wielu z was kojarzy mnie z prowadzenia nie swoich samochodów, jeżdżenia nimi na Uberze, sprawdzania reakcji na przyspieszenie, ale nikt nie wie, co się dzieje w moim życiu prywatnym. Nie chwalę się swoimi prywatnymi samochodami. Wyjątkiem był ten Mercedes klasy E, ale to był samochód tylko na potrzeby Royal Tripa. Kupiłem go w listopadzie i sprzedałem go na początku stycznia, więc miałem go dosłownie miesiąc. To się nie liczy. W dzisiejszym materiale pokażę wam samochód, który kupiłem ponad pół roku temu, o którym marzyłem przez ostatnie lata swojego życia. Naprawdę, ten samochód był ostatnio moim największym motoryzacyjnym marzeniem. I oto on, panie i panowie, Dodge Challenger TX z 2017 roku. Tak jak mówiłem, samochód kupiłem w grudniu 2020, a teraz widzicie, jak wyglądał samochód w momencie licytacji w Stanach Zjednoczonych. Lekko potłuczony, bez koła, owinięty folią malarską. Byłem przygotowany na wydanie sporych, naprawdę sporych pieniędzy w naprawę tego samochodu. Na zdjęciach z licytacji samochód wyglądał jednak dużo, dużo gorzej niż jak w rzeczywistości przyjechał do Polski. Zobaczcie moje pierwsze spotkanie z Challengerem w cztery oczy. No zobaczmy, jak to godo. O kuźwa! Pierwszy oddech w Polsce. Ja pierdyle. Amerykańskie paliwo jeszcze czuć. Tak, coś tak czuć. Ale będzie po strach Warszawy i okolic. Zobaczmy, jakie tam w środku Rolexy się kryją. O, jest. Centy są? Jest cencik jakiś. Maska, tutaj wszystko jest w jak najlepszym porządku, oprócz zderzaka i chłodnicy. Prawdopodobnie na tym się skończy. Tu jakieś tam przewodziki, jakieś tuperele, to chłopaki będą wiedzieli, o co chodzi. Najważniejsze dla mnie, że te elementy, grill, światła i najważniejsza maska są całe. Nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Tego nie widziałem na zdjęciach. To jest takie zaskoczenie, ale chłopaki powiedzieli, że to jest kilkaset złotych. Druga sprawa, nie widziałem dokładnie, bo to się nie da zobaczyć, jak, w jakim stanie są felgi. Tu są trochę zjechane, ranty dość mocno zjechane. Tutaj trochę mniej, ale no, generalnie cały komplet nowych muszę kupić. Zawieszenie Bilsteina nawet z tej strony prawdopodobnie jest do uratowania, jest dobre. Kilka elementów poszycia tak naprawdę i prawdopodobnie naprawa skończy się na kilku tysiącach złotych. Nie odwalając fuszerki, tylko wymieniając elementy. I to jest dla mnie bardzo istotne, bo ja potrzebuję bardzo dobrze zrobiony samochód. Chłopaki mi to po prostu podsumowali jako petarda. Zakup idealny wręcz. Tu wyjdzie taniej niż zakładaliśmy nawet. A tak wyglądał samochód przed rozpoczęciem naprawy w Ram Factory podczas takich wstępnych oględzin. Tylko nie przestraszcie się, bo samochód wygląda jakby szykować go na taki wrak race. Ale to normalna sytuacja, samochód się rozbiera. Ja chciałem, żeby wszystko sprawdzić, na tip-top zrobić, żeby było wszystko, no żeby auto było jak nowy. Wygląda jak nowy, więc musi być mechanicznie jak nowy, sprawny w 100%. I tak też było. Ram Factory, jak widzicie, fury wystawione jak zawsze. Amerykańskie Humvee. To jest ósemka nasza, którą przyjechaliśmy. Tutaj Shelby GT500, ramy. No i to miejsce znacie z mojego grudniowego filmu. Tam chłopaki przedstawiali się jako Ram Factory, jako firma, która spełnia marzenia. Czym się w ogóle zajmujecie? Jeśli można tak ogółem przedstawić waszą działalność. Staramy się spełniać marzenia. O! Ludzi. Pięknie powiedziane. I ja po tych słowach postanowiłem spróbować. Sam zamówiłem swoje wymarzone auto i dzisiaj będę je odbierał. Słyszycie to? Otwiera się. Uwaga! Uoho! Stary! Do rąk. Wow. Walczę ze sobą, żeby się nie wzruszyć w tym momencie, serio. No spełniłem swoje marzenie tak naprawdę.
To było największe moje marzenie motoryzacyjne. Samochód perfekcyjnie zrobiony. Pokażę wam zaraz szczegóły, tylko tak jak mówię, na razie muszę ochłonąć, podziękować chłopakom. Chłopaki z Ramfa, którzy zrobili taką świetną robotę. Sprowadzili mi ten samochód. Kompleksowa usługa. Blacharsko-lakiernicza naprawa. Pomogli mi ze wszystkim, z papierami, z tłumaczeniem dokumentów. Rzeczoznawcy ogarnęli. Wszystko tak naprawdę. Zmiana świateł na europejskie. Totalnie wszystko zrobili. I za to jestem im bardzo wdzięczny, bo nic złego nie mogę o nich powiedzieć. Totalnie polecam tą firmę, naprawdę. Przyjechałem tym, wracam tym. Pierwsze tankowanie i trasa. Samochód po odebraniu z Ram Factory wyglądał rewelacyjnie, ale mimo wszystko było jeszcze kilka takich drobiazgów, które kuły mnie jednak w oczy, na przykład przyciemnienie tylnych szyb czy bocznych. Dlatego zaradziłem temu, bardzo niecierpliwy, nie chciałem już czekać dłużej i pojechałem, gdzie trzeba było pojechać. To jest ten moment, w którym zachodzą pierwsze drobne, maluteńkie dosłownie poprawki na tym Challengerze. Zobaczcie, przyciemnione są takie odblaski, szyby, wszystkie są przyciemnione na prawie max, nic nie widać z tyłu, to było dla mnie mega ważne. Potęga detailing. Świetna robota. W międzyczasie chciałem sprawdzić, jak zachowuje się ten dwudrzwiowy potwór na długie dystanse. Czy jest wygodny, ekonomiczny, jaką ma prędkość maksymalną. Dlatego postanowiłem wybrać się do swojej rodziny, do Niemiec. 3,5 tysiąca kilometrów w Challengerze TA. Pierwsze tankowanie w Niemczech. Powiem wam, że mega fajny samochód, to znaczy bardzo ekonomiczny. Pokażę wam, gdzie jestem. Koło granicy z Luksemburgiem. Więc naprawdę ten samochód przejechał całą trasę. Jechaliśmy w 3 osoby z rodziną. Bardzo jestem zaskoczony tym, jak dużo miejsca jest z tyłu w Challengerze. 600-800 km przejechałem z tyłu bez żadnego problemu. Myślicie, że przez 3,5 tysiąca km trasy zdążyłem nacieszyć się swoim samochodem? Bynajmniej. Nadal musiałem spędzać z nim każdą możliwą chwilę. Tak kocham ten samochód, że nawet Barbera przy nim uskuteczniamy. Pięknie, Kasper przyjechał i działamy. No i fajne zdjęcie też na Instagram z Kasprem sobie zrobiłem, możecie zobaczyć. W międzyczasie zostałem zaproszony na Rage Podlasie, gdzie pojechałem właśnie Challengerem. Ja swój pierwszy raz na torze spędziłem w zasadzie tylko na jednym. Sami zobaczcie. Bardzo ciężko było ukryć przed wami, że to jest mój prywatny samochód. Niemalże codziennie oznaczaliście mnie na relacjach, na Instastory, za co bardzo wam dziękuję. Ale dopiero od dzisiaj oficjalnie mogę was wszystkich repostować u siebie na Instagramie. Cały czas czekałem, żeby udać się na ten finalny detailing, ponieważ wziąłem na Challengera pakiet za prawie 20 tysięcy złotych. I w końcu mogłem pojechać do Kielc, do Soulcheck Detailing, oddać samochód na miesiąc i po miesiącu odebrać go z Kielc. Swoją drogą, na odbiór pojechałem równie ciekawym samochodem, tak tematycznie. Jedziemy Challengerem odebrać Challengera. Jesteśmy. Soulcheck Detailing. Proszę bardzo. Jaki bandzior to jest. Ciemnione lampki, dosłownie bardzo fajny efekt zrobiło. Genialne. I każdy element jest w tym PPF-ie. Dokładnie. Ceramikę też położyliście? Oczywiście, masz 200 mikronów ochrony. No nie ma szans przed odpryskami, przed wszystkimi. Folia fajnie też wyciągnęła ziarenko, duże, ale to ogromny blask dała, przez ceramikę to podbiła. No niesamowity jest. Zobaczcie do kamery. Dokładnie, zobaczcie do kamery. Teraz jeszcze lepiej to wygląda. Te elementy też są pokryte PPF-em, tylko że matowym. Zobaczcie, tak pięknie to wygląda. Dodatkowo tutaj rozwiązany został problem, ponieważ jak samochód ze Stanów przyjechał, to miał zardzewiałe trochę piasty, takie no brudne, brzydkie. Teraz ma pomalowane pięknie, odświeżone na czarno. Tutaj też mnie pozytywnie zaskoczyli panowie, że te ringi są leciutko, leciutko przyciemnione. Na ten panel cały została położona taka folia dodatkowa, zabezpieczająca, przez co jest on bardziej odporny na działania jakieś tam mechaniczne, jakieś pazury, palce. I pyk! Wiadomo teraz, czyj to samochód. Wiadomo, kto jedzie. Z drugiej strony oczywiście to samo. Soulcheck Detailing, bardzo dziękuję za robotę. A wy, jeżeli szukacie detailingu, jesteście zainteresowani i ten film was przekonał, no to w opisie do tego filmu wrzucam wam namiar. Ja, jak widzicie, opuszczam z uśmiechem na twarzy Soulcheck Detailing. Ruszam na Warszawę, czas na pierwszą przejażdżkę po tej miesięcznej przerwie. Ale warto chyba było. Już widzę, że ojej, ojej. Podoba mi się zasnie. No ale lecimy teraz przekopić go trochę. No to co? Ruszamy na Warszawę. Thank you.
Zobaczcie, jakie foty. Wcześniej robiliśmy rolkę, czyli takie zdjęcia podczas jazdy. Możecie zobaczyć, jak ten duet wyszedł w obiektywie Miroshi. Tu u mnie na Instagramie, zarówno jak i u nich, zapraszam. A my delektujemy się chwilą i robimy ostatnie zdjęcia. A teraz posłuchajcie, jak to ryczy. Start silnika. I gaz do 4000 obrotów. Dopisek TA przy tym egzemplarzu oznacza Track An. To jest limitowana edycja dla uczczenia pierwszej generacji TA. Ale czym się w ogóle różni zwykły Challenger od Challengera TA? Tutaj macie wloty powietrza z oznaczeniem TA, dodatkowo specyficzna maska. No i kto wie, może jakieś modyfikacje kiedyś wjadą, ale wątpię. To jest fajne auto już w serii. Silnik działa, jakby był nowy. Laleczka. Lećmy dalej. Posłuchajcie dźwięku wydechu, bo to też jest fajne. A jeszcze taka ciekawostka a propos wydechu, jest na klapach, więc może być cicho i może być głośno. W Challengerze TA są trochę inne felgi, ja tutaj mam od Hellcata, ale tam są kute felgi moparowskie, troszeczkę inaczej wyglądają. Ja mam 3 spośród 4 felg i jedna była uszkodzona, więc jedna zostanie jako stolik do ogrodu, a 3 pozostałe sprzedam po prostu. Challenger TA ma zmienione zawieszenie, tu mamy Bilsteina. No i zwróćcie uwagę na te opony, 305, 35, 20, tak szeroka opona siedzi z tyłu tego auta, a z przodu niewiele mniejsza. Kolejna rzecz, która wyróżnia TA od zwykłego Challengera, to jest ten pas. Zesrał się? Nie, czysty. To jest ten pas malowany, to nie jest folia, malowany, matowy na 3 elementach z góry i tu jeszcze powinno być po bokach takie 2 elementy, takie listwy, że tak powiem, z oznaczeniem TA. Elementy, na których się znajdowały te listwy, były do naprawy, więc od razu ściągnęliśmy i pomalowaliśmy wszystko już bez tych pasów, bo z tymi pasami słabo wygląda. I teraz wygląda tak. Pełen pakiet torowy, Super Track Pack. Fotele w Alcantarze ze skórką, zarówno z przodu, jak i z tyłu oczywiście. I co najlepsze, to jest najlepsze, że są wentylowane, grzane. Mam też grzanie kierownicy, full opcja. Ciekawa opcja, można sobie ustawiać z ilu obrotów robimy launcha. 3500 obrotów, czy może 1500. No i oczywiście to, co Robert musiał mieć, czyli szyber. Ten samochód ma też dodatkowe zabezpieczenie. Urządzenie, które ja dostałem od firmy Zabezpiecz Auto, jest w 100% wykonane w Polsce. Firma się tym chwali, bo jest się czym chwalić. Posiada homologację, zabezpiecza kradzieży na walizkę, na kopiowanie kluczyków, na emulator OBD i na zamianę sterowników. Dostępny jest pełny pakiet z syrenami, z alarmem przy kradzieży na lawetę, z najlepszymi GPS-ami w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Firma działa w całej Polsce z bardzo wieloma autami, więc jeżeli macie ochotę, to wszystkie informacje w opisie. A teraz chcę wam pokazać, jak wygląda przyspieszenie. Lecimy. Jakie to jest piękne, chodźcie bliżej, zobaczcie, przy zachodzie słońca wygląda perfekcyjnie ten samochód. Trochę jak przemoznawca, tu, tu, tu. Nie no, banga takiego nie zatańczę, ale chciałem już tak na poważnie, bez wygłupów, powiedzieć wam, czy sprowadzając auto ze Stanów da się zarobić, czy ja zarobiłem, czy jest to w ogóle opłacalne. Tak, 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 zarobiłem, jest opłacalne, to znaczy zarobiłem. Nie wiem, czy to można tak nazwać. Gdybym sprzedawał ten samochód teraz, tak, zarobiłbym na tym. Nie zarobię na nim z tego względu, że będę nim jeździł jeszcze przez najbliższy rok. Import ze Stanów Zjednoczonych się bardzo opłaca. Także jeżeli jesteście zainteresowani importem samochodu, to ja szczerze polecam, sprawdziłem na własnej skórze Ram Factory z Prudnika. Bardzo polecam tą firmę. Są dla mnie jak przyjaciele, ale podchodząc czysto obiektywnie do tego, gdybym jako trzecia osoba patrzył na to wszystko, co się z moim autem działo, czy z autami, które Ram Factory sprowadzają dla swoich klientów, bo wszystko widziałem od podszewki, wszystko tak czy siak polecam, ponieważ firma jest rzetelna, szczera, nie wyłudza kasy na jakichś głupich rzeczach na zasadzie no tutaj $500 jeszcze za rzecz, której tak naprawdę w ogóle nie potrzeba kupować albo która jest fikcją jakby, opłata, która jest fikcyjna. Czasami niektóre firmy importujące auta ze Stanów nacinają na takich rzeczach. Tu wszystko jest transparentnie, a jeżeli mielibyście jakieś problemy, to dajcie znać. To ja ich opierdzielę, ale nie będzie problemu. Gdybyście też mieli pytania jakieś, to na Instagramie piszcie do mnie śmiało. A samochód tak czy siak jeszcze przez jakiś dobry rok będzie u mnie stało. Potem będzie na sprzedaż, więc kto wie, może ktoś z was będzie chciał kupić ten samochód ode mnie, ale na razie zostaje u mnie.
Plany są fajne na najbliższy czas. Ja swoich samochodów prywatnych nie lubię pokazywać, ale może za jakieś kilka miesięcy znowu Wam pokażę coś tam ze swojej stajni. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że samochód Wam się podoba i że film Wam się podobał, że był ciekawy i bardzo przydatny dla Was. Starałem się. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w następnym filmie i subskrybujcie, ponieważ w następnym odcinku będzie pewien bardzo fajny, bardzo rare hypercar. Naprawdę auto za kilkanaście baniek. Do zobaczenia. Trzymajcie się, subskrybujcie, żeby nie przegapić. Cześć!